Szczęść Boże, coś Wam powiem. Nie płacz. To łatwo powiedzieć, kiedy Ciebie nie dotyka tragedia, kiedy to nie Ty płaczesz nad zmarłym dzieckiem. Ale płacz matki wprowadził smutek w Jezusie i użalił się nad nią. Tłum wokół uniesionego zmarłego przybył, by opłakiwać śmierć człowieka. Kobieta była wdową, więc to była jej podwójna tragedia, bo nie został jej nikt, kto by się o nią troszczył. Jezus nie szedł sam, bo obok Niego byli uczniowie i wszyscy ci, którzy właśnie w Jezusie widzieli nowe życie, nową jakość życia. I tak oto na ulicy spotkały się życie i śmierć. Wszyscy się wpatrywali, co z tego wyniknie. Podczas tego spotkania stało się coś niezwykłego, bo kto na swej drodze spotyka Jezusa, choćby był umarły, znów życie zaczyna w nim tętnić. Choćby był bez ruchu, wstaje. Święty Brauliusz z Saragosy napisał: nadzieja zmartwychwstania powinna nas cieszyć, ponieważ znów spotkamy w niebie tych, których tracimy tutaj. Czy da się jednak nie tracić nikogo z żyjących? W jakimś wymiarze jak najbardziej. Nasz żal wynika najczęściej ze straty fizycznej, z powodu tego, że już nie możemy porozmawiać czy dotknąć ukochanej osoby. Nie będzie jej obok w czasie naszych ważnych wydarzeń. Ale wiara zmienia nasze patrzenie. Wierzący wie, że zmarli za nami orędują przed Bogiem, ale i my im winniśmy modlitwę i pamięć. W ten sposób są ciągle w naszym życiu. Bo człowiek to nie rzecz, którą się jak zużyje, to się ją zastępuje nową. Ta Ewangelia pokazuje nam, jak bardzo Bóg nas kocha i jest obecny we wszystkich wydarzeniach naszego życia. Płacze z płaczącymi, śmieje się ze śmiejącymi. Żadna łza nie jest mu obojętna. Ta dzisiejsza scena jest zapowiedzią innego wydarzenia, gdy inna matka i wdowa będzie wychodzić za bramy miasta, by tam pożegnać swego zmarłego syna. Syna, który umarł na krzyżu. Wtedy nie będzie mógł Jezus powiedzieć do niej: nie płacz, nie będzie mógł podejść i powiedzieć zmarłemu: wstań. Dlatego mówi to do tej kobiety i do tego młodzieńca. Jezus swoim czynem zmienił prawo, bowiem religia żydowska zabraniała dotykać się zmarłych. 7 dni człowiek pozostawał nieczysty, gdy dotknął się umarłego. Ale dzięki temu, gdy zdjęto Jezusa z krzyża, Maryja mogła wziąć Go w ramiona i pozostała czystą. Ten obraz jest dla nas pełen nadziei dla naszego życia. Pokazuje nam, że to Jezus jest Panem życia i śmierci. Dziś Jezusa nikt o nic nie prosił i niczego nie oczekiwał. To bardzo rzadki przypadek, bo przecież my ciągle coś potrzebujemy i chcemy. Nasza lista oczekiwań względem Boga jest bardzo długa i różnorodna. Ale nie dziś, nie w Nain. On po prostu przychodzi zaspokoić nasz głód, głód życia. A my to życie tracimy nie tylko na skutek śmierci, ale tracimy je w wielu innych przypadkach. Chociażby wtedy, gdy przywiązanie do grzechu, jakiegoś uzależnienia jest tak silne, że nie potrafimy z nim zerwać. Wiem, że Bóg kocha tych, którzy są Mu wierni i posłuszni. Ale czy wiemy też, że kocha nas, kiedy jesteśmy od Niego z daleka? Jego miłość jest bezwarunkowa, tylko my jeszcze tego nie potrafimy przyjąć. Gdy my tracimy wszelką nadzieję, On nas wtedy ratuje. Przyjmijmy więc tę dobrą nowinę i nieśmy ją innym, którzy dziś stracili nadzieję, by żyć w pełni. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.